wiem, że toczyła się dyskusja jakiś czas temu odnośnie Olibabny. To jest cały czas taka sprawa otwarta, gdzie tak naprawdę spora część historyków uważa, że Polska mogłaby wiele osiągnąć, dokonując tej ekshumacji Jedwabnym na miejscu tej spalonej stodoły, gdzie wydaje mi się dosyć sprawiedliwie osądzono i starano się podtrzymać tą tezę, że zginęło tam około 1400 osób. Dwie trzecie wioski, która znajdowała się w pobliżu. Więc mam pytanie, czy w związku z tym będzie coś zrobione? Bo tak naprawdę w tamtych regionach te stodoły nie były aż takie wielkie. Wszyscy historycy potwierdzają to, że tam by się tylu ludzi nie zmieściło, to po pierwsze. A ta teza o liczbie jest bardzo ważna tak naprawdę, bo ona nam mówi o skali tego i tak naprawdę zakłamuje, uważa tak spora część historyków, tą historię tej tragedii, bo tak to trzeba nazwać. I teraz mam pytanie, czy uważają Państwo, że ta ekshumacja jednak będzie dokonana? Ja rozumiem, że tam jest straszny opór ze strony żydowskiej, zrozumiałe oczywiście. Niemniej, czy uważają Państwo, że to powinno być dokonane? A jeśli tak, czy uda się uzyskać zgodę, która pozwoli na tę ekshumację i tak naprawdę pozwoli spojrzeć tą całą sprawę Jedwabnego w zupełnie innym świetle? Chciałem zapytać się, czy to jest właśnie możliwe. Za pana pytania, myślę, jest przejrzysta. Źle się stało, że ekshumacja, która była wykonywana w Jedwabnem, została przerwana. Bardzo źle się stało, że nie została tam zakończona ta praca w taki sposób, żeby policzyć wszystkie osoby, które zostały uśmiercone i ten teren nie został do końca przebadany. Szanowni Państwo, tak to jest, że sprawy, które nie się do końca, one wracają. Wracają najczęściej w formie, której byśmy nie chcieli. Wracają, bo niczego nie załatwiono, niczego nie wyjaśniono, nie odpowiedziano sobie na szereg pytań, wręcz przeciwnie. Do tych pytań, które były, doszły nowe. Ci, którzy chcieli ekshumacji, są niezadowoleni. Ci, którzy nie chcieli tej ekshumacji, są też niezadowoleni. W związku z tym mijają lata, a my jesteśmy w sytuacji podobnej jak kilka lat temu. Teza, którą postawił profesor Gross, kiedy mówił o 1400 czy 1600 osób, które zostały w tej stodole spalone, zabite, uległa w gruzach. To wiemy na pewno. Ale ile było osób uśmierconych, tego do dzisiaj nie wiemy. I nie dowiemy się w inny sposób niż poprzez pracę, które miałyby charakter naukowy, archeologiczny. Nie ma takiego źródła, które pozwoliłoby wyjaśnić to zdarzenie sprzed lat. Nie potrafię panu ani państwu odpowiedzieć na pytanie, czy działania w tym miejscu będą kontynuowane, bowiem jest to element kompetencji Komisji Ścigania, czyli naszego pionu prokuratorskiego. Jeżeli mogę wyrazić własne zdanie na ten temat, uznaję, że prace w Jedwabnym, podobnie jak w każdym innym miejscu, gdzie doszło do zbrodni, powinny być przeprowadzone bez względu na konsekwencje do końca. Dopiero wówczas mamy jasną sytuację.